Witam wszystkich. Chyba słychać. Jaskinia Szamana, sobota, 23 marzec, dwa dni po, albo trzy dni, w zasadzie po przesileniu, które już mamy za sobą. Także serdecznie Was pozdrawiam, również w tą zimę piekielną. Dzisiaj u nas 15 stopni, 12, dziś pewno będzie 15, bo już jest 10, a to się tak rozwija do 3 rano w zasadzie. Także słuchajcie, wiosna przyniosła bardzo fajną pogodę, ale za to jest księżyc, jeszcze nie w pełni, ale bardzo jasny, świetnie się odbija na tym śniegu. Także świetnie. Dzisiaj szaman uskuteczniał kąpiel śnieżną. Ostatnio na swoim kanale wrzuciłem takie dwa filmiki, jak zaoszczędzić na wodzie. W zasadzie tak je powinienem zatytułować. No widzicie, to zawsze parę litrów wody mniej, a za to jakie dobre to jest dla skóry. Dzisiaj też się kąpałem, a było 10 stopni, mimo że słoneczna pogoda, ale po prostu no, mocno powoli, że tak powiem, wychodził dzień z tej temperatury nocnej. Także to już jest dodatkowe wrażenia przy takiej temperaturze. Także tak to jest, słuchajcie. Polecam wszystkim, którzy mają możliwość i odwagę, bo tu trzeba troszeczkę przełamać się na początku, ale efekty są zarąbiste. Słuchajcie, ponieważ dzisiaj audycja będzie bardzo krótka, znaczy nie wiem, bo nie planuję, ale mam nieoczekiwanie gości, którzy mieli zostać u nas do jutra, a okazuje się, że niestety trochę się plany ten i bardzo chcę z nimi się spotkać i porozmawiać, więc na pewno będzie krócej. O ile to zobaczymy, może Wam coś puszczę co z playbacku, bo się tak okazało, że w zasadzie przygotowałem takie 30 minut, ale nie wiem jaka będzie tego jakość, bo zamiast nagrać to na kompa, to nagrałem na dyktafon, no i niestety jak dwie elektroniczne rzeczy, tak nie bezpośrednio, bo niestety z tego dyktafonu nie jestem w stanie to na kompa przegrać, bo nie mam kabla póki co i prawdopodobnie też programu. No ale dobra, słuchajcie, to jest wszystko nieistotne. Najistotniejsze jest to, że mamy 13 dzień fali ręki, tak jak można powiedzieć, zapowiadałem i jak mówiłem, fali, która na światło dzienne wydobyła mnóstwo zdarzeń, może nie mnóstwo, ale takie zdarzenia, które moim zdaniem będą odgrywać kluczową rolę, czy można powiedzieć są taką inicjacją do następnych różnych manifestacji na przestrzeni różnych problemów. No i pierwszym z tych rzeczy był w fali ręki wybór papieża, w drugim dniu we wtorek fali żółtej biegunowej gwiazdy. Drugim z tych problemów, o czym też taki półkrótki filmik na YouTubie puściłem, nie wkleiłem go chyba jednak u siebie na stronie, tylko na Facebooku i gdzieś tam po portalach się rozpowszechnił, nawet sporo tam miał wejść. To taki krótki komentarz do tego wszystkiego, co niby miało się wydarzyć na Cyprze. Słuchajcie, no, jaskinia szamana, ja już któryś raz z rzędu mówię, że nie chciałbym jak gdyby poruszać tutaj takich problemów, zagadnień natury politycznej, a to w pewien sposób no, może nie jest sik polityczne, religia czy tam ekonomia, ale w zasadzie są to takie manifestacje na poziomie społecznym. Ale słuchajcie, wiele razy powtarzałem, że na pracę indywidualną mieliśmy najlepszy czas,
do końca czasów, czyli do 21 grudnia. Teraz jest troszkę tak, że to wszystko, co dzieje się na przestrzeni społecznej, prędzej czy później siłą rzeczy dotyka nas bezpośrednio, bo albo jesteśmy zaangażowani w pewien sposób, podłączeni jeszcze do tego Matrixa bardzo mocno i te wszystkie rzeczy, które się tam dzieją, też nami na różnych poziomach z nami wchodzą w interakcje, czy to na poziomie pracy zawodowej, czy prowadzenia swojej firmy, czy jakichś zależności relacyjnych i tak dalej, i tak dalej. No i ten proces będzie się nasilał. A ponieważ religia jest nierozerwalnie związana z ekonomią, bo powiem tak, że Bogiem współczesnego świata jest wbrew pozorom nieenigmatyczny Bóg żyjący w niebie, tylko pieniądz. Bo on rządzi nie tylko gospodarką, nie tylko polityką, ale również w pewien sposób świadomością. I słuchajcie, ten problem, czy problem, to co się zamanifestowało przy okazji właśnie wydarzeń na Cyprze, próba potencjalnego obłożenia depozytów, no było w pierwszej wersji 6,75 do 9,9, potem do 15%, która upadła po dwóch dniach. Ale dla tych, którzy nie wiedzą albo nawet się nie interesują, no to tak będzie chwila o tym dzisiejszej audycji. Dzisiaj mija tydzień, banki są cały czas zamknięte i mówi się już o podatku 25%, o obłożeniu depozytów 25% podatkiem. No i słuchajcie, fajnie to wszystko jest połączone, bo może ja nie będę tego komentował, bo te komentarze już w różnych mediach się pojawiają, mainstreamowych i alternatywnych, ale słuchajcie, to jest trochę tak, że Cypr jest idealnym krajem do tego, żeby testować, jak zachowają się ludzie w takich ekstremalnych sytuacjach. Bo w pewien sposób to, co chce się tam wdrożyć, to obłożenie, czyli zabranie ludziom ich pieniędzy, prawdopodobnie jest bardzo szeroko rozpatrywanym na przestrzeni przez bankierów i rządy, może nie rządy jeszcze na poziomie na przykład polskiego parlamentu, bo już by pewno były na ten temat przecieki, ale na poziomie czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czy EBC, czyli Europejskiego Banku Centralnego, czy na forum tych, którzy tą Unią rządzą, czyli Niemców i Francuzów, trochę po części z Anglikami. Słuchajcie, to są rzeczy, które na pewno są rozpatrywane, bo wiadomo, że to, co się dzieje na Cyprze, ta potencjalna niewypłacalność, bo się jakimś panom, którzy za siedzenie za wielkimi, wspaniałymi, dębowymi biurkami biorą milionowe wynagrodzenia, to też fraktalnie przy okazji właśnie tego kryzysu na Cyprze przejawia się akurat w tym samym temacie na poziomie tutaj kraju, w którym żyjemy, czyli Polski, bo tam jest kryzys, tam chcą ludziom zabrać 25% ich oszczędności, a w Polsce mamy informację, że banki 2012 rok miały rekordowe zyski, mimo że kryzys kwitnie, mimo że kredytów udzielonych, z których banki czerpią główne dochody, było ponad 20% mniej, i to kredytów zarówno hipotecznych, jak i kredytów detalicznych. No i skądżeż te zyski? No i okazuje się, słuchajcie, że z opłat za karty, z opłat za prowadzenie konta i takie inne rzeczy. No i można powiedzieć tak, a przypominam, że szaman jest również ekonomistą z wykształcenia, więc trochę na ten temat wie,
No to jest, można powiedzieć, taka jawna i bezpośrednia forma opodatkowania waszych oszczędności, pobieranie opłat od tego, bo powinno być wręcz odwrotnie. Banki powinny płacić, one niby płacą za depozyty jakieś groszowe odsetki, ale powinny przede wszystkim nie pobierać od tego żadnych opłat, bo to dzięki tym depozytom mogą zarabiać fikcyjnie, na fikcyjnym pieniądzu, bo dzięki temu tworzą, uruchamia się cały mechanizm kreacji pieniądza, tworzą wirtualne pieniądze, które pożyczają, a jedyną niewirtualną rzeczą, którą potem ludzie muszą w pewien sposób oddać swoją ciężką pracą, to są odsetki od tych wirtualnych pieniędzy. Ale słuchajcie, są tutaj lepsi specjaliści i ja jak gdyby nie chcę w ogóle wchodzić w ten temat, choć myślę, że też mógłbym zrobić na ten temat taką dość fachową, a może nawet mocno fachową audycję, ale to nie koniecznie wszystkich by interesowało. Natomiast słuchajcie, wspominam o tym dlatego, bo są to rzeczy nierozerwalnie powiązane. Cypr i to wszystko, co dzieje się w Polsce, tak samo jak i wybór papieża w drugim dniu fali manik, fali ręki i notabene informacje, które od tygodnia płyną z naszych, z polskich mainstreamowych mediów dotyczące między innymi tego, co się dzieje w Kurii Gdańskiej, w której rządzi były biskup polowy, jego eminencja, wspaniały człowiek, Sławoj Leszek Głódź, czy jakoś tak się tam nazywa. A co tam takiego jest? Ano, proszę Państwa, jest tam rozpusta, pijaństwo, swawola i wielkie łapówki od księży za możliwość kierowania dochodowymi parafiami. I słuchajcie, cóż w tym dziwnego? I jak i dlaczego to mówię, że to są rzeczy połączone? Ano, są to rzeczy połączone. One też mówią o tym, co dzieje się faktycznie w Kościele. Z jednej strony mamy papieża, który chce zreformować ten Kościół, uczynić go Kościołem dla biednych i ubogim i dla ubogich. Z drugiej strony mamy przepych, libacje, zabawy i wielkie pieniądze i wielkie łapówki. Słuchajcie, no tak właśnie działa, można powiedzieć, takie energie uruchomiła fala manik, fala ręki i słuchajcie, to będą przejawienia, można powiedzieć, tych procesów na różnym poziomie, w różnych miejscach i w różny sposób. To będzie temat następnych co najmniej kilku miesięcy wydarzeń na arenie społecznej, słuchajcie, bo to są rzeczy nierozerwalnie powiązane ze sobą, tak samo jak nierozerwalnie powiązana jest ze sobą religia i polityka, o czym też mówiłem przynajmniej w tych filmikach, którymi komentowałem pewne wydarzenia. Może nie wszyscy je słyszeli, jak mają ochotę, bo one są takiej może nie nadzwyczajnej jakości ze względu na to, że były tak na fali, można powiedzieć, takich szybkich decyzji nagrywane. Nie wiedziałem, jak ten sprzęt działa i się okazało, że no nie najlepiej, ale myślę, że można też chociaż chwilę to odsłuchać. Jak ktoś ma ochotę, jak nie ma tego u mnie na stronie, to jest to na kanale Jaskinia Szamana na YouTube. W każdym bądź razie, słuchajcie, to są wszystko ze sobą rzeczy powiązane. Można to nawet wychwycić w takich zdarzeniach, że jak te wszystkie, można powiedzieć, nie można powiedzieć, tylko trzeba stwierdzić, oskarżenia, które dotykają biskupa Głódzia o to, co się tam dzieje u niego w diecezji, słuchajcie,
powodują, że cała hierarchia kościelna nabiera wody w usta, wypowiadają się w zasadzie tylko tacy szeregowi księża, niewiele znaczący w tej hierarchii. Natomiast cała wierchuszka milczy, no bo dlaczegoż ma nie milczeć? Przecież w pewien sposób oni z reguły robią dokładnie to samo. Ludzie o tym wiedzą od wielu lat, tylko do tej pory było w pewien sposób przyzwolenie społeczne na robienie takich rzeczy. Słuchajcie, tak się składa, że ja kiedyś bardzo często przebywałem w Hrubieszowie, wtedy kiedy biskup, o którym mówię, jeszcze nie był biskupem Gdańska i bardzo często w tym Hrubieszowie bywał, ponieważ tam były koszary wojskowe, on był wtedy kapelanem, biskupem polowym i w tej jednostce, w parafii, która była taką koszarową parafią, bardzo często przyjeżdżał i imprezy libackie, i dziewczynki, które przywoziły tam czasami dwa, czasami trzy samochody z różnych agencji. To była sprawa, o której wiedział cały Hrubieszów. Hrubieszów to jest nad Bugiem takie 20-tysięczne miasteczko. Bardzo bogobojnych ludzi, słuchajcie. I wiedział o tym cały Hrubieszów, no ale ludzie co, mówili między sobą, narzekali, a do kościoła też chodzili, no bo przecież tak trzeba, tak zostali nauczeni. Ja nie mówię, że to jest złe, takie czy inne, słuchajcie, to są fakty. To było wiele lat temu i potrzebowała przestrzeń nasycić się informacją. Potrzebowaliśmy przeżyć szczyt fali, datę końca czasów, żeby te wszystkie rzeczy zaczęły wypływać. Ja od długiego czasu wiele razy mówiłem w audycjach, że prędzej czy później w jakiś sposób informacje, które będą płynąć z kościoła, doprowadzą do zamieszania tych, którzy jak gdyby mocno są wpięci w te treści, które pochodzą z tego egregora. No i tak powoli się dzieje. To się dopiero powoli rozkręca, ale słuchajcie, chciałem zupełnie coś innego powiedzieć. A mianowicie to, że hierarchia, czyli wracam do tego, co, od czego odbiegłem, jak to szaman na zwyczaju, że hierarchia nie broni biskupa, no bo może by pojawili się dziennikarze czy inni, którzy by zaczęli prześwietlać innych biskupów, którzy okazałoby się być może robią to samo, a czasami biją na głowę jego eminencję. Natomiast o dziwo, kto broni tego człowieka? Bronią go politycy, słuchajcie. No i to jest coś, o czym też wiele razy mówiłem i ostatnio właśnie w komentarzach dotyczących tego, co się wyroku na Kościół katolicki w osobie byłego papieża też powiedziałem metaforycznie, że to są dwie dupy, które mają jeden odbyt. Słuchajcie, to jedni powiedzą, że to jest ordynarne, drugie, że no gość po prostu sobie leci albo coś takiego. No, gość sobie leci. Każdy zrozumie i dotrze to do niego tak, jak ma możliwość to zaabsorbować. W każdym bądź razie też to wszystko, co będzie się wydarzać w najbliższej przyszłości, da ludziom, myślę, że przynajmniej tym, których świadomość już jest gotowa chociażby na analizę tego wszystkiego, co będzie się działo za chwilę, będą mogli też przeanalizować właśnie, jak to są dwie wspaniałe, można powiedzieć, ze sobą połączone przestrzenie, można powiedzieć, przestrzenie przestrzeni publicznej i przestrzeni społecznej, bo to one bardzo tą przestrzeń w pewien sposób budują. Ale słuchajcie, to są takie rzeczy na marginesie, chętnie bym to być może rozwinął, ale
Już 20, tak? 20 minut się zbliża, a słuchajcie, ja, wierzcie mi, bardzo chciałbym. Wcześniej skończyć. Natomiast to pozostawiam waszej analizie, słuchajcie. Natomiast zrobię coś, czego nie robiłem do tej pory, ale teraz no, można powiedzieć, że zrobię. A mianowicie się pochwalę, że na swojej stronie zamieściłem dzisiaj zakładkę taką dodatkową. W zakładce o mnie pojawiła się zakładka, no tutaj pokażę, jak ktoś będzie miał ochotę, dlaczego szaman? Z takim krótkim, trudno to nazwać artykułem, ale w zasadzie no, można to powiedzieć, że jest artykułem. I wszystkich, którzy mieliby ochotę, to polecam. Można powiedzieć, że szaman się przedstawił. Być może, że jest to tekst, który wywoła wiele kontrowersji, być może będzie trudno zrozumiały, ponieważ nie jest to łatwe do odcyfrowania. Przypuszczam, że przez stanowczą większość, nawet ludzi, którzy się z tym zetkną. No ale powiedziałem, czy zapowiadałem też wiele razy, że pojawią się pewne treści u mnie na stronie, no i to jest jedna z tych treści, która zamyka tą falę. Zaznaczam, że fala ręki, fala manik, to jest moja fala. Więc też w pewien sposób jestem bardzo zadowolony z tego, że udało mi się ten tekst napisać. Kosztował on mnie wiele, może nie tyle czasu, ale wysiłku, choć czasu też, jak na to, jaki jest długi, to poświęciłem mu ładnych kilka godzin. Myślę, że on jest bardzo wielowymiarowy i bardzo wielopoziomowy i jeżeli ktoś zechce, to może wracać tam wiele razy i będzie za każdym razem coś nowego odkrywał, no ale to jest tylko taka informacja dla tych, którzy chcieliby się z tym poznać. Również w wydarzeniach, w zakładce wydarzenia pojawiła się informacja o warsztatach najbliższych, słuchajcie. Między innymi o tym, że od 30 kwietnia, nie, przepraszam, od 27 kwietnia do 30 będzie takie spotkanie ze mną w Szczyrku, w pewien sposób takie spotkanie dla ludzi, których no często chętnie by się spotkali, chętnie by przyjechali nawet na warsztaty, natomiast z różnych względów, często ze względów finansowych, często z jakichś innych, ale bardzo często to dotyka właśnie sfery finansów, po prostu nie pojawiają się. Ale też będzie to okazja, żeby się spotkać właśnie z ludźmi, którzy podobnie myślą, we wspaniałej przestrzeni w Szczyrku, na Górze Skrzyczne, w Stasikówce, w miejscu, gdzie w zeszłym roku były lipcowe warsztaty właśnie, które prowadziłem. Zagospodarowaliśmy tam w bardzo specyficzny sposób przestrzeń, nie tylko samego miejsca, w którym będziemy mieszkać, ale też właśnie otoczenia. To będzie taki czas, 4 dni, tylko po to, żeby ze sobą pobyć, podzielić się informacją, podzielić się swoją wiedzą, pochodzić po górach, bo to będą takie prawdopodobnie pierwsza wiosna, tak jak w zeszłym roku w Smolniku się pojawi, trochę inna przestrzeń, wyższe góry, więc tam pewno jeszcze płaty śniegu będziemy w lesie spotykać niemałe, biorąc pod uwagę, jaką mamy teraz pogodę. Ale myślę, że będzie bardzo fajnie i wiele rzeczy takich również, które odbywają się na warsztatach, być może uda się tam przy okazji tego naszego spotkania
zrobić. Dla tych wszystkich, którzy by chcieli w tym uczestniczyć, to oczywiście jest też możliwość, jak gdyby dla osób, które gdzieś tam w okolicy mieszkają, uczestniczenia w całym tym zamieszaniu. Mieszkając gdzieś indziej, czyli w swoim domu, ja to zatytułowałem spotkanie z szamanem, spotkanie w szczyrku. W każdym bądź razie będzie to spotkanie, za które uczestnictwo będzie tylko pokrycie kosztów noclegu. To wszystko jest u mnie na stronie. Ewentualnie, jeśli ktoś się decyduje na wspólne jedzenie, no to jeszcze jedzenia. Będzie to wegetariańskie, jak na wszystkich warsztatach, które prowadzę, wyżywienie takie bardzo dobre, oczyszczające mocno i ciało, i umysł, wprowadzające lekkość, żeby łatwiejsza była praca ze świadomością. Wszystkie te informacje są u mnie na stronie. Jest również informacja, że zaraz potem, czyli od 1 do 5 maja, dokładnie w terminie zeszłorocznej majówki w Smolniku, będą warsztaty w tym samym miejscu, także być może niektórzy będą uczestniczyli i w tym, więc to będzie taki dłuższy pobyt, prawie 8-9 dni. To już jest naprawdę taki czas, że można bardzo mocno popracować ze świadomością, ale również z ciałem, a może przede wszystkim z ciałem, z żywiołami, z energią, z dźwiękiem. Jeszcze nie napisałem o tym w opisie do warsztatów, że będziemy bardzo mocno pracować z dźwiękiem na różnych poziomach. I z własnym głosem, i z różnymi dźwiękami wydobytymi z różnych instrumentów w różny sposób, bo to są też bardzo subtelne z jednej strony, a z drugiej strony bardzo mocne energie, które przyspieszają pewne procesy, które wiążą się z przebudową świadomości, a przede wszystkim służą do oczyszczania, regenerowania pewnych struktur, które posiadamy. Ale słuchajcie, to wszystko na stronie dla tych, którzy chcieliby się z tym zapoznać. Tam jest również informacja o tym, że dla tych, którzy by chcieli w tym spotkaniu naszym uczestniczyć, no trzeba to dość szybko rezerwować, bo za dużo tam w Stasikówce miejsc nie ma. Tam jest chyba, o ile dobrze pamiętam, 12 albo 14 miejsc. Na namioty to prawdopodobnie nie będzie jeszcze warunków, bo będzie jeszcze za zimno, bo to są już góry takie dość wysokie. To jest wyżej niż Bieszczady i Stok Północny, więc nie przypuszczam, żeby ktoś przy mrozkach wytrzymał i chciał w namiocie mieszkać. No ale oczywiście taka możliwość też jest. No i tyle odnośnie właśnie informacji, które się pojawiają u mnie na stronie. Natomiast teraz wracam do informacji takiej, która jest informacją dla was, bo słuchajcie, w tym 13 dniu fali, dzisiejszym, ostatnim, prześladowały szamana szpaki. Zaczął od śnieżnej kąpieli, dziś było fajnie, bo było prawie 10 stopni, jak ja wyszedłem, no niby 7, ale 7 w słońcu, w cieniu pewno było mniej i to już taka fajna temperatura właśnie na śnieżną kąpiel. I słuchajcie, te szpaki wyniosą bardzo ważne informacje. I tak przyszło, że to informacja będzie głównie dla was, głównie dla słuchaczy. Więc w związku z tym pojawi się tu wiele manifestacji. Porobiłem wam trochę zdjęć tych szpaków. Zaraz wam przeczytam, co to za informacje niosą szpaki. W tej fali to są dość istotne informacje. Tutaj na zdjęciach macie właśnie szpaki, które dziobały mi cały dzień brzozę. Nie, to nie jest brzoza. Tylko, Boże, nie olcha. Oj, wyparowało mi to drzewo, które właśnie widać.
które jest obrośnięte jemiołami, na którym rosną jemioły, i cały dzień było, można powiedzieć, atakowane stołówką dla szpaków, które tutaj widzicie na tych zdjęciach, które pokazuję. Nagrałem nawet krótki filmik, który wam pokaże, jak to jest fantastycznie wygląda, jak z jemioł szpaki robią sobie stołówkę. Ja będę wam te zdjęcia pokazywał dla tych, którzy... którzy są zainteresowani, a w międzyczasie przeczytam wam, co to za informacja, którą niesie szpak. Szpak to autorefleksja, spojrzenie w lustro cienia, sprawiedliwość. Szpak jest ptakiem częściowo wędrownym, należy do obejmujących ponad 120 gatunków rodziny ptaków średniej wielkości spod rzędu śpiewających. Jest nieco mniejszy niż kos, ma długi spiczasty dziób, płaską głowę i krótki ogon. Jego ciemne upierzenie, niekiedy z białymi punkcikami, połyskuje metalicznie, zielonkawo lub purpurowo. Kolor jego dzioba jest zróżnicowany od brązowego do cytrynowo-żółtego. Szpaki są ptakami towarzyskimi. Często widzi się je w ogromnych stadach. Ich lot jest prostoliniowy, z szybkimi, silnymi uderzeniami skrzydeł. Szukając pożywienia, wiercą ostrym dziobem dziury w miękkim podłożu. Podczas śpiewu samiec macha skrzydłami i stroszy pióra. Trajkoczący śpiew szpaków składa się z cmokających, gwizdzących, trzeszczących i piszczących dźwięków, a także imitacji. Gdy szpak wkracza do twojego życia, przynosi ci przesłanie ze świata podświadomych, karmicznych uwikłań, które chcą być teraz rozpuszczone i uzdrowione. Nadszedł czas na pozbycie się starych rzeczy. Jego purpura sygnalizuje wglądy na wyższym poziomie, spojrzenie z nadrzędnej pozycji, prawo i wyrównanie. Zieleń przynosi uzdrowienie cienia. Szpak niesie ze sobą zdolność oglądu danej sprawy z innego punktu widzenia niż ten, który ty znasz, i wskazuje drogi uzdrowienia. Jest surowym, ale sprawiedliwym przewodnikiem po świecie duszy. Jego zdolność naśladowania dźwięku wzywa cię do zastanowienia się nad sobą, zerknięcia w zwierciadło twoich cieni. To, co tam rozpoznasz, możesz wyrównać i rozpuścić. Zwraca twoją uwagę na to, co możesz wnieść do sytuacji. Wie, jak toczą się losy i kiedy jest właściwy moment. Przynosi prawdę i prostolinijność. Swoim dziobem wyciąga rzeczy z pola energetycznego. Upomina, abyś nie był taki gadatliwy, nie ufał naiwnie, nie oceniał innych, nie działał pochopnie. Ale najpierw postarał się ogarnąć całość problemu. Ciemna strona szpaka to szpaki reprezentują nieczyste sumienie, kradzież energii, karę, samokaranie, upór, niekiedy brak siły serca, obstawianie przy własnym poglądzie na sprawę. Słuchajcie, nie jest to może jakieś gigantyczne zwierzę mocy, ale niesie bardzo ważne informacje. Biorąc pod uwagę, że mamy dzisiaj ostatni dzień fali ręki, siły uzdrowienia, to są bardzo ważne informacje. Jeśli ktoś czuje, że z nim rezonują, to ostatni moment, żeby się z tym uporać. Pokażę wam filmik, który nakręciłem. Właśnie jak szpaki. Może chyba widzę. Jakość jego jest, jaka jest.
Ale myślę, że nie najgorsza, tak jak widzę. Dla tych, którzy by chcieli mocniej z tej energii skorzystać, zobaczyć, jak to fantastycznie wygląda, jak szpaki sobie zrobią na jemiole stołówki. Dzisiaj zaznaczam, że był dzień portalowy, a w zasadzie jeszcze jest, więc też bardzo mocno, czy mocniej niż normalnie, te energie, które niesie, się manifestowały. Dwa dni po przesileniu, dwa, trzy dni po przesileniu, to jest taki bardzo mocny okres. Zresztą myślę, że przez większość odczuwalny, ale ten okres prawdopodobnie się przedłuży. Przedłuży się na co najmniej następne dwa tygodnie, a być może nawet do połowy kwietnia. To był jedyny portalowy dzień w pani. Jeszcze tutaj się nie umiem czego, ale nie. Chcę, żeby to do końca dobrnęło, słuchajcie, bo bardzo fajnie tutaj uchwyciłem takie momenty, które no pozwalają skorzystać. No niestety tutaj kamera nie... O, widzicie tutaj tego szpaka. On bardzo fajnie korzysta z natury. I potrafi już ostatni moment, słuchajcie. Na koniec trochę energii słońca zachodzącego, portalowego. Słuchajcie, zawsze po przesileniu są takie dni, kiedy nasza, można powiedzieć, nasze pole bardzo odczuwa to przesilenie. Z jednej strony powinniśmy mieć więcej energii, ale bardzo często jest odwrotnie. Okazuje się, że jesteśmy wręcz tacy przemęczeni, a jeszcze jak na to, jak widzicie tutaj, śniegu dużo nie ma w Kazimierzu, ale no nie jest to wiosna, nie świadczy to o wiośnie. To było tuż przed zachodem, a było już prawie chyba 7 albo 8 stopni minus. Także mówię, dzisiaj to pewno do 15 spadnie. No i to są takie momenty, które nie świadczą, czy nie wspomagają nas fizycznie. Dzisiaj świetnie ta energia portalowa słońca była równoważona, jeszcze nie księżycem w pełni, ale można powiedzieć, że prawie naprzeciwko.
zachodzącego słońca manifestował się księżyc. Bardzo lubię właśnie takie pełnie, kiedy przed zachodem słońca księżyc jest już wysoko na ziemi i równoważy tą energię. Słuchajcie, jeśli ktoś potrafi z tego korzystać, to te dwa bieguny, można powiedzieć, męski aspekt słoneczny zachodzącego słońca i kobiecy, ciemny, ciemna nasza strona, żeńska, księżyc. Można z tego korzystać. Słońce i księżyc. Myślę, że nie wiem, kiedy wypada pełnia. Pełnia, zaraz wam powiem, wypada w środę 27. Jest to rzecz niesamowita, bo również w środę wypada portalowe słońce. Czwarty dzień fali Achał, fali słońca. Fala słońca to siła bezinteresownej miłości. Najlepszy czas, aby przebaczyć. Tak jak mówię, te programy Solki będą dotykać teraz oczywiście również wszystkich nas, również wszystkich tych, którzy no, z tymi treściami jeszcze mocniej nie popracowali, ale one będą się bardzo mocno manifestować na poziomach społecznych, na poziomach planetarnych. We wszystkich tych działaniach większych, można powiedzieć, egregorów, czy większych grup ludzi i segmentach, które dotykają, można powiedzieć, no, dużych wspólnot, wspólnot państwowych, wspólnot kontynentalnych, wspólnot jakichś tam religijnych i tak dalej. Także w inny sposób, już taki może mniej ekspresyjny, uczulam na to, żeby nie zapominać, że przede wszystkim najistotniejsze jest przepracowanie swoich cieni i zauważenie mechanizmów, które w nas funkcjonują. I kiedy się nam to udaje, łatwiej nam angażować się, wspomagać, wspierać, czy też w jakiś sposób neutralizować to, co w jakiś sposób oddziaływuje na nas poprzez pole właśnie takie interakcyjne, społeczne na szerszym planie. No i cóż, moi mili, będę powoli kończył. Wybaczcie mi dzisiaj tą krótszą audycję, ale czuję, że powinienem właśnie tutaj się jeszcze ze swoimi znajomymi spotkać, bo specjalnie przyjechali tutaj, no i niestety, tak jak powiedziałem na początku, nie udało im się wygospodarować czasu. No trochę są jego niewolnikami, widać jeszcze, no ale to my wybieramy, co robimy. Więc cóż mi pozostaje? Chciałbym też z nimi trochę porozmawiać. Słuchajcie, ostatnia informacja na koniec. Być może informacja, która czas wyprzedza, no ale zobaczymy, czy użyteczna, czy nie. Ponieważ z racji całego różnych zamieszań, które się działy tutaj również, może nie w telewizji, czy w telewizji, no ja tak to śmiesznie jakoś nie odbieram tego medium, przez które do was widzę jako telewizję, no ale okej, no można przesłać obraz, można nawet pokazać facjatę,
Niech będzie, że telewizja Nowego Świata, ale przede wszystkim na portalu to wszystko, co się wydarzało, spowodowało, że tym bardziej, że w pewien sposób już wcześniej odczuwałem tutaj różne nierównowagi na przestrzeni i wcale mnie to nie zdziwiło. No i tak się złożyło, że tak awaryjnie przygotowałem. Tutaj się pojawiły pomocne dłonie, które pomogły mi przygotować taką wersję awaryjną jaskini szamana, żeby jeśli ktoś by miał ochotę, tak jak portal Serce Nowego Świata, wykasować jednym kliknięciem, bo była obawa, że stanie się to również z telewizją przez moment z różnych powodów, no to została taka, można powiedzieć, kanał też na livestreamie, dokładnie na tym samym założony, jaskinia szamana. Ja nie chcę, słuchajcie, przenosić się, można powiedzieć, z audycjami do tego kanału, bo wierzcie mi, że nie mam jakiejś ambicji, czy aspiracji, czy chęci posiadania własnego kanału, ale ponieważ ten kanał został awaryjnie zrobiony, on po prostu jest... Nie otworzyłem go, a ja po prostu zaraz spróbuję go znaleźć, słuchajcie, żeby wam wkleić. To chciałbym zainicjować ten kanał nie przenoszeniem audycji do tego kanału, słuchajcie, tylko zrobieniem tam przez najbliższą falę słońca, siły bezinteresownej miłości, takich krótkich bardzo audycji, które będą o wschodzie słońca. Mówię, że być może wyprzedzam czas, bo jeżeli nie uda mi się tego zrobić jutro o wschodzie słońca, ten wschód jest gdzieś tam 5:30 w Lublinie, jeszcze dokładnie nie sprawdziłem. One może będą 10, może 15 minut. Oczywiście będzie je można potem odsłuchać, tak jak każdą audycję z archiwą. Na pewno je umieszczę na YouTubie, potem na kanale Jaskinia Szamana. Ale ponieważ już jest ten kanał, ja tutaj nie chcę też tak na dziko za dużo, bo w zasadzie nie rozmawiałem z Mikołajem na ten temat. Nie ma tutaj jak gdyby takich, no może nie ma przeciwwskazań też na robienie tego tutaj na czasie przebudzenia, tak? To się teraz tak nazywa. Czy jaką my mamy tutaj telewizję? Nie, Serce Nowego Świata. Telewizja Nowego Świata. Ale słuchajcie, skoro jest ta jaskinia szamana, to spróbuję przez 13 dni z rzędu o wschodzie słońca nadawać takie krótkie audycje na temat, który pojawi się o wschodzie słońca. I wierzcie mi, że absolutnie nie oczekuję, że ktoś będzie wstawał i się specjalnie budził, żeby mnie usłyszeć, ale być może wiedząc, że taki kanał jest, będziecie chcieli z tego skorzystać. No i zachęcam, bardzo proszę was o podzielenie się ze mną później jakimiś uwagami. Wyślijcie mi jakieś komentarze, chociaż przez kontakt na jaskini szamana, czy żebym ja po prostu się mógł do tego odnieść, czy to w ogóle robić, czy to ma sens, bo ja, tak jak powiedziałem, nie mam jakiejś takiej wielkiej potrzeby manifestowania tego, ale ponieważ moja praca teraz bardzo się krystalizuje na przestrzeni w zupełnie innej formie niż było to do tej pory, też niektórzy będą mogli z tego, co pojawiło się właśnie na mojej stronie, odczuć takie wrażenie, jeśli będą mieli ochotę, no to w ramach tego wszystkiego też powstał dzisiaj taki pomysł mój
No i go po prostu informuję. Bez względu na to, czy będą widzowie, czy nie, ja to spróbuję zrobić, no bo do tego się trzeba obudzić i być na tyle trzeźwym, żeby tą przestrzeń ogarnąć o tym wschodzie słońca. Ja teoretycznie nie mam z tym problemu z wstawaniem, natomiast z ogarnianiem na tyle, żeby móc to wyartykułować, to się okaże. Sam jestem tego ciekawy. Nieprzypadkowo mówię to dzisiaj, w ostatnim dniu fali manik, fali ręki, siły uzdrowienia, w 13 dniu, który pokazuje, że odnowa wewnętrzna dokona się wtedy, kiedy pozbędziesz się bagażu przeszłości i uporządkujesz swoje myśli. Słuchajcie, widzicie, że to się również wpisuje w to, co przeczytałem wam o szpaku, który do was dzisiaj przyfrunął, i starałem się wam tego szpaka tutaj pokazać bliżej, jak on się przejawia na przestrzeni. Myślę, że całkiem fajnie. No i cóż. Za tydzień normalna audycja. Dzisiaj żegnam was. Odpowiedź na pytanie, które mi się tutaj pojawiło, mogę powiedzieć. O, już nie ma. No to już nie odpowiem na to pytanie. A link, no to słuchajcie, to muszę znaleźć ten link, bo usiłowałem to znaleźć, ale. Czekajcie, jak to zrobić, żeby był link? Bo teraz jak mam włączony live stream, przez który nadaję. No nic, spróbujemy to zrobić. Przepraszam, że teraz tak trochę będę bełkotać. No wszędzie mi, słuchajcie, wyskakuje telewizja Nowego Świata, jak mam włączone, nie wiem dlaczego. A może to razem? No nie, po prostu. Jaja pańskie, słuchajcie. Nie chcę się znaleźć. Męcik. O. Jest. A, już wam daję link. Kopiuj link, proszę bardzo. Wklejam link. Trzy razy, żeby było wiadomo, że ode mnie. To będzie też test po prostu na sensowność i zasadność całego tego przedsięwzięcia. Aczkolwiek pamiętajcie się, co mówiłem, to było przedsięwzięcie awaryjne, które pojawiło się dlatego, czy zostało zrealizowane, że tutaj się to wszystko groziło zawaleniem. Jakoś przetrwało to serce. Ale ponieważ
jak gdyby, no ja dalej tutaj nie czuję spójności mocnej tego wszystkiego, co się tutaj dzieje, słuchajcie. No nie będę mówił, że to wszystko, całe działanie jakoś tu jest, można powiedzieć, ogarnięte i my się ze sobą kontaktujemy. Po prostu nie ma, nie czuję tego, już mówiłem, tak jak to było jeszcze na Wolnej Ludzkości, w którą ja się też jak gdyby mocno nie angażowałem, ale jednak to troszeczkę inaczej wyglądało. Jednak się ze sobą komunikowaliśmy. Tutaj Mikołaj angażuje się w różne swoje przedsięwzięcia. To jest oczywiście jego wybór i ja go absolutnie nie krytykuję, żebyście tego tak nie zrozumieli. Natomiast no, to po prostu się tak trochę rozchodzi. No i w zasadzie tyle. No. Każdy w pewien sposób sam nogami, jak ja to mówię, to trochę tak jak w wyborach, ludzie głosują nogami. No i tyle. Ja zapraszam was na stronę, tak jak to zwykle. Myślę, że tutaj się będzie różnych wpisów moich nowych pokazywać dużo, ponieważ no, taki jest czas. Potrzebowałem też tego czasu, żeby pewne rzeczy mogły się przejawić, pewne informacje dojrzeć do tych rzeczy. Czy może inaczej, one dojrzewały we mnie, więc teraz będą się przejawiać, a na końcu, tak jak to gdzieś tam powiedziałem, czy może zapisałem, to de facto wy zadecydujecie, czy jest to komukolwiek potrzebne, bo zawsze tak jest. Ja nie lubię robić rzeczy niepotrzebnych. Szaman to może też więcej się na ten temat pojawi, również na mojej stronie. To jest taka istota, która może być wszystkim, ale może być też nikim, więc może robić wszystko, a może nie robić nic. O, tutaj dziękuję, Agnieszka, oglądalność na kanale 23, ale ciekawy jestem tą przerwę. Paski oglądacie teraz, rozumiem, albo coś takiego. Okej. Słuchajcie, zobaczymy do następnej audycji. Spróbujemy, jak to będzie działać. A ja też spróbuję, ponieważ powiem wam, że ja rzucam sam sobie wyzwanie, nie dla was, żebyście wstawali i oglądali czy słuchali, co ja mam do powiedzenia o wschodzie w słońce, ale przede wszystkim sobie, żebym miał motywację do tego, żeby ruszyć się o tej porze i zacząć dzień po prostu. Bo tak to nie mam takiego ciśnienia i często zostaję w tym łóżeczku ciepłym, w którym lubię sobie leżeć i po prostu na przestrzeni, jak ja to mówię, pracować dużo dłużej. Natomiast tak, jak już stanę, no to będę mógł zupełnie inną aktywność przejawić, a czuję takie wewnętrzne pobudzenie, ponieważ nie czuję jakichś mocnych zaszłości. Więc mnie to wszystko, co się dzieje, o czym często mówię, że to będzie dość ciężki czas, mnie on nie dotyka. Dla mnie ten czas, można powiedzieć, od samego końca czasu, po 21 grudnia, z dnia na dzień jest dla mnie czasem łatwiejszym, można powiedzieć. Jest dzień za dniem jest, można powiedzieć, dla mnie manifestacją większej ilości powietrza, którym można oddychać. Natomiast zdaję sobie sprawę, że absolutna większość ludzi tego tak nie doświadcza, wręcz przeciwnie, manifestują się, lecą im na głowę coraz większe problemy, coraz większe wyzwania. No i jeszcze wszystko to dzieje się na poziomach takich społecznych. I słuchajcie, to jest dopiero początek. I powiem tak, bardzo chciałbym się mylić w tym, co mówię teraz, że to jest dopiero początek. Ale
fala ręki pokazała, że być może się nie mylę, a czas pokaże. Nie będę cierpiał, jeśli okaże się, że nie miałem racji, bo tu nie o rację chodzi, natomiast no, o to, żeby żyło nam się coraz lepiej i coraz łatwiej. A słuchajcie, jest po prostu mnóstwo rzeczy do zrobienia. Żegnam was i zapraszam, no, godzina z tych 20 minut zapowiadanych wyszła. Żegnam was i do usłyszenia. Dobranoc.